W tabeli zaznaczony jest ciężar ładunku. Maksymalny udźwig wózka wskazany na tym diagramie to 1500 kg, czyli półtorej tony. Pod tabelą zaznaczone są odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Producent wózka podał trzy przedziały. Odległość do 500 mm, odległość od 501 mm do 600 mm i największy przedział wskazany na tym diagramie, od 601 do 700 mm. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że maksymalna długość lub szerokość ładunku to 1,4 m. Po prawej stronie zaznaczona jest także maksymalna wysokość podnoszenia tego wózka, która w tym przypadku wynosi 3300 mm. Zadanie. W oparciu o przedstawiony diagram dźwigu oraz rysunek, wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek aby rozwiązać to zadanie, należy obliczyć, w jakiej odległości znajduje się środek ciężkości ładunku od czoła wideł. Na rysunku widoczny jest ładunek o długości 1100 mm, a zatem odległość środka ciężkości tego ładunku od czoła wideł znajduje się na 550 mm. Na diagramie nie ma takiej wartości, a 500 mm zostało już przekroczone, zatem należy zawyżyć ten parametr do 600 mm, czyli korzystamy ze środkowego przedziału. Następnie musimy ustalić masę ładunku. Na rysunku zaznaczono, że waży on 1000 kg. A zatem w środkowym rzędzie tabeli poszukujemy najmniejszej wartości, która obejmuje 1000 kg, czyli jest większa od 1000 kg. W tym przypadku jest to 1100 kg. W ten sposób ustalone zostało miejsce, od którego należy jechać poziomo w prawo, aż do wartości przypisanych dla wysokości podnoszenia. Jak widać w tym przykładzie, maksymalna wysokość, na jaką możemy podnieść ładunek, to 2300 mm. Ostatnim krokiem jest ustalenie, na który regał można postawić ładunek. Skoro ładunek można podnieść maksymalnie na 2300 mm, to w zasięgu pracy tego wózka przy tych parametrach jest zarówno regał pierwszy, drugi, jak i trzeci.